Dzisiaj jest niedziela, drugi dzień lipca. Równo 100 lat temu przyszła na świat Wisława Szymborska. Ona nienawidziła patosu, jak pisze w książce Nic Zwyczajnego wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej, Michał Rusinek, który jest tu z nami oczywiście dzisiaj i który jest teraz prezesem Fundacji Wisławy Szymborskiej. Zdarzało się pani Wisławie, kiedy przychodziła gdzieś na jakieś spotkania literackie, spotkania autorskie z nią, zdarzało się jej wyciągnąć program telewizyjny i mówić się wszystkim tym, którzy przyszli, co też stracili w telewizji. Ja też mam ze sobą program telewizyjny, ale nie będę go wyciągać, bo absolutnie nic nie straciliśmy. Jesteśmy tu dzisiaj na naszym wspólnym święcie. W Krakowie jest wiele miejsc, które świadczą o obecności Wisławy Szymborskiej. To nie tylko te miejsca, w których mieszkała, począwszy od Domu Literatów, to także kwestie miejsc, gdzie siadała na kawie, gdzie chodziła, gdzie chciała być. Teraz dodajemy jej nowe miejsce, park jej imienia, dokładnie w stulecie jej urodzin. Mamy taki zwyczaj, proszę Państwa, od pewnego czasu, że wszystkich noblistów albo prawie noblistów, które są związani z Krakowem, czcimy w podobny sposób. Gdy Olga Tokarczuk dostała Nobla, posadziliśmy las prawiek. Gdy chcieliśmy uczcić pamięć Miłosza, zrobiliśmy schody i dom. Adam Zagajewski ma także swoje drzewo, drzewo poezji. Dzisiaj oddajemy park. Park, który mieści się w miejscu specyficznym, mianowicie w miejscu, gdzie, jak Państwo pewnie pamiętacie, istniał parking. Niespecjalnie piękny, niespecjalnie może nawet przydatny, ale był. Teraz mamy park. Park, w którym mamy cały szereg, 125 drzew posadzonych, wiele kwiatów, wiele krzewów, trochę wody, trochę zieleni innego typu. Coś, gdzie można się przejść, gdzie można odpocząć. Szanowni Państwo, oddajemy to dzisiaj z taką myślą, że niedługo w tym okręgu, w tym miejscu będzie jeszcze kilka rzeczy poświęconych Wisławie Szymborskiej. Między innymi wystawa, która będzie wyrobiona w związku wspólnie z biblioteką. Będzie ona niedaleko na ulicy Jaiskiej. Także zapraszam, aczkolwiek to będzie prawdopodobnie dopiero po wakacjach. Żeby nie przekształcać tego wszystkiego w akademię, chciałem po prostu powiedzieć Państwu, że uważam ten park za otwarty i chciałem podziękować bardzo serdecznie dwóm instytucjom, mianowicie fundacji kierowanej przez pana Michała Rusinka, Fundacji imienia Wisławy Szymborskiej oraz pani Natalii Nazim, która zgłosiła ten wniosek w ramach budżetu obywatelskiego, aby tutaj powstał park. Ona i ludzie, którzy jej pomagali, chciałem bardzo serdecznie podziękować. Już teraz prosimy na scenę Michała Rusinka, prezesa Fundacji imienia Wisławy Szymborskiej. Proszę Państwa, za chwilę wybrzmią tutaj wiersze Wisławy Szymborskiej w znakomitych interpretacjach profesjonalistek i profesjonalistów, ale ja chciałbym przeczytać jeszcze jeden wiersz, który jest dla mnie komentarzem do jakże popularnej w naszym kraju mody na wznoszenie pomników, zwanej pomnikozą. Wiersz nosi tytuł adekwatny do miejsca, w którym jesteśmy, tytuł W parku, i został opublikowany w Tygodniku Powszechnym w 2001 roku. Ojej, dziwi się chłopczyk, a kto to ta pani? To pomnik miłosierdzia, czy czegoś takiego, odpowiada mama. A dlaczego ta pani taka poobijana? Nie wiem, odkąd pamiętam, zawsze taka była. Miasto powinno coś z tym w końcu zrobić. Albo wyrzucić gdzieś, albo odnowić. No już, już. Chodźmy dalej. Myślę z niejaką ulgą, że nasze miasto nie wzniosło pomnika Wisławy Szymborskiej. Że jej pomnik zasiało i posadziło.
że upamiętniło ją w takiej formie, która, jestem przekonany, jej by najbardziej odpowiadała. W parku można przeżyć radość czytania, a może i pisania. Leżeć na trawie i podziwiać paradujące nad nami chmury. Rozmawiać z kamieniem lub wsłuchiwać się w milczenie roślin. Zakochać się od pierwszego wejrzenia miłością najlepiej szczęśliwą. Przyglądać się cudom pierwszym lepszym. Rozważać możliwości. Zdumiewać się. Na wszelki wypadek powątpiewać, czy to, co ważne, ważniejsze jest od nieważnego. W niedzielę dziękować swojemu sercu, że nie ma ludzi. Czytać listy umarłych. Dzielić się wrażeniami z teatru. Przyglądać się kobietom Rubensa lub obserwować konkurs piękności męskiej. Obmyślać świat, wydanie drugie. I pamiętać, że nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Dziękuję panu prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu i panu prezydentowi Jerzemu Muzykowi za stworzenie tego parku w stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej. Dziękuję senatorom i senatorkom RP, a w szczególności pani senator Halinie Biedzie, za uchwałę, dzięki której ten rok jest rokiem Wisławy Szymborskiej. Dziękuję wszystkim aktywistom miejskim, szczególnie pani Natalii Nazim, pani Monice Bogdanowskiej i panu radnemu Łukaszowi Maślonie. Oraz całej Radzie Miasta Krakowa za stosowną uchwałę. Dziękuję panu dyrektorowi Zarządu Zieleni Miejskiej, Piotrowi Kępowi i jego znakomitemu zespołowi za nieoceniony wkład w powstanie parku. Wszystkich, ponieważ w ubiegłym roku Senat świętował stulecie odrodzenia po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i z okazji setnej rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP został wydany pamiątkowy medal, więc my w stulecie urodzin noblistki bardzo chcielibyśmy wręczyć na ręce profesora Michała Rusinka na fundację. Michale drogi, w imieniu całego Senatu, czyli w takim razie ten medal w stulecie Senatu. Dziękuję. Pokażmy go, Jurek. Tu do nas. Jest twój. Gratuluję. To nie koniec prezentów, ponieważ jak w liście było napisane, tu senator Fedorowicz troszkę się pospieszył, została wydana publikacja pokonferencyjna Portret z pamięci w setną rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej, ale została wydana tylko póki co w 10 egzemplarzach, ponieważ nasi edytorzy się bali, że jak profesor Rusinek zobaczy, to na pewno coś tam znajdzie, ale obiecał przed rozpoczęciem uroczystości, że zerknie życzliwym okiem i jakby co to poprawi. Także teraz na ręce i pana prezydenta, i pana prezesa chcielibyśmy wręczyć tąże panu prezentowi. Panie prezydencie, wręczam panu kartę. Dziękuję, odbieram. Ale jest tylko 5, to będziemy wiedzieć. Mogę już zejść? Bardzo dziękujemy, brawa. Ja jeszcze nie koniec, bo ja jeszcze mam taki króciuteńki lepiej, ponieważ 30 czerwca w Bytomiu też pisaliśmy lepiej. I pani Joanna Stępień napisała tak: lepiej z Szymborską w Bytomiu zapalić, niż w Krakowie się obalić. Brawo. Nie byłoby tego parku, gdyby nie realizacja, za którą stoją instytucje miasta Krakowa, ale przede wszystkim najważniejszy był ten pierwszy krok, inicjatywa. Budżet obywatelski, głosowanie w budżecie obywatelskim, a później inicjatywa, żeby nadać imię temu parkowi, imię Wisławy Szymborskiej. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu panią Natalię Nazim, która stała za realizacją tego pomysłu od początku do końca. Tak dla parku przy Karmelickiej. Projekt, który zwyciężył w 2019 roku i którym możemy się teraz cieszyć owocami realizacji tego projektu. Czy marzą się państwo czasem sytuacje niemożliwe do urzeczywistnienia? Ja wyobraziłam sobie 6 lat temu, że w tym miejscu może powstać Park Wisławy Szymborskiej. Były to jeszcze czasy, kiedy znajdował się tu parking, a cała działka była przeznaczona pod zabudowę.
Na samą myśl o stworzeniu w tym miejscu parku niektórzy, bo nie wszyscy, pukali się w czoło i pytali, a kto będzie do tego parku chodził? Czy to zresztą nie ironia losu, że oba słowa, park i parking, tak niewiele się od siebie różnią? Trzy litery, które mają ogromną moc, by zmienić miejsce dla samochodów w miejsce przyjazne dla ludzi. Jestem tu, by wam podziękować za tę małą, a jakże wielką zmianę, bo jeśli sukces ma wielu ojców i matek, to w tym przypadku jest ich prawie 9 tysięcy. Tylu właśnie mieszkańców zagłosowało na projekt Tak dla Parku przy Karmelickiej w budżecie obywatelskim, a wcześniej ponad 4 tysiące podpisało się pod petycją Trzy razy tak dla zieleni w rejonie rajskiej, w której zabiegaliśmy zarówno o ten park, jak i o zieloną Krupniczą. Szczególnie jednak chciałabym dziś podziękować osobie, która jako pierwsza 12 lat temu miała odwagę, by zaproponować utworzenie parku zamiast parkingu. Pani Monice Bogdanowskiej, to ona zainspirowała mnie i wiele innych osób do działania. To dzięki niej się tu spotykamy i choć obie zaprojektowałybyśmy ten park zupełnie inaczej, to jednak każda z nas powiedziałaby dzisiaj to samo. Wolę park niż parking. To miejsce to także piękny wyraz pamięci o naszej noblistce, bo zbudowaliśmy dla niej park zamiast pomnika. To także pierwszy park w Krakowie poświęcony kobiecie, za co szczególnie jestem wdzięczna Radzie Miasta Krakowa i tysiącom mieszkańców, którzy poparli nasz apel w tej sprawie. Ten park wreszcie to najlepszy dowód na to, że presja społeczna, że aktywność obywatelska mają sens. Dziękuję wam za to zaangażowanie i zapraszam wszystkich mieszkańców do parku, wywalczonego przez was i stworzonego dla was. Dziękuję. Brawo. Ja tak od siebie dodam, że pewnie ile nas tutaj jest, tyle pomysłów na to, jak powinien wyglądać park marzeń. A ten park będzie rósł, wzrastał, przeobrażał się razem z nami z czasem. Proszę Państwa, teraz przyszedł moment na poezję. Poezję oczywiście Wisławy Szymborskiej. Jako pierwszą powitajmy panią Annę Dymną. Co tydzień o godzinie 12 w Teatrze Starym, kiedyś w Teatrze Słowackiego, teraz w Teatrze Starym, możemy słuchać poezji. Dzisiaj pewnie to była poezja Wisławy Szymborskiej, dobrze przypuszczam. Dobrze przypuszczam. Pozostawiam państwa z panią Anną Dymną. Ach, proszę państwa, zaczynaliśmy dzisiaj salon poezji. Czytała Ania Polony, Kasia Krzanowska i Bronek Maj. W pierwszym wierszu, który czytałam, przeczytałam, że jestem szczęśliwa, ponieważ został mi dane zachowanie dobrych chwil, pamięć dobrych chwil. Ja zawsze jak zamykam oczy, to przywołuję najlepsze chwile i często w tych obrazach jest Wisia Szymborska z czerwonymi ustami, z papieroskiem i się do mnie uśmiecha. Nie wiem dlaczego, to jest, słuchajcie, takie ważne. W ogóle myślę, że jesteśmy tu w Krakowie szczęśliwi, bo chodzimy tymi samymi ulicami, którymi chodziła Wisława Szymborska. Mieliśmy szansę niektórzy z nią się przyjaźnić, rozmawiać. A jej wiersze towarzyszą mi właściwie odkąd pamiętam. I one naprawdę w sposób taki prosty i oczywisty pozwalają mi rozumieć życie lepiej. Ponieważ Wisława Szymborska pisze o cudownych rzeczach, o postrzeganiu świata, o pięknie tego świata, o przemijaniu, o śmierci i o różnych naszych emocjach w taki sposób, że nam to oswaja. Ja nie wiedziałam, że będę pierwsza czytała i wybrałam sobie wiersz, który jest bardzo ważny, szczególnie teraz, ponieważ mówi o czymś, co nam bardzo grozi teraz, ale dzięki temu wierszowi wiemy, że nie powinniśmy w ogóle zbliżać się do tego uczucia. To jest wiersz Nienawiść. Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść. Jak lekko bierze przeszkody, jakie to łatwe dla niej skoczyć, dopaść. Nie jest jak inne uczucia. Starsza i młodsza od nich jednocześnie. Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia. Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym,
Bezsenność nie odbiera jej sił, ale dodaje. Religia, nie religia, byle przyklęknąć na starcie. Ojczyzna, nie ojczyzna, byle się zerwać do biegu. Niezła i sprawiedliwość na początek, potem już pędzi sama. Nienawiść, nienawiść. Twarz jej wykrzywia grymas ekstazy miłosnej. Ten wiatr. Ach, te inne uczucia, perlawe i ślamazarne. Od kiedy to braterstwo może liczyć na tłumy? Współczucie, czy kiedykolwiek pierwsze dobiło do mety? Zwątpienie, ilu chętnych porywa za sobą? Porywa tylko ona, która swoje wie. Zdolna, pojętna, bardzo pracowita. Czy trzeba mówić, ile ułożyła pieśni? Ile stronic historii ponumerowała? Ile dywanów z ludzi porozpościerała? Na ilu placach, stadionach? Nie okłamujmy się. Potrafi tworzyć piękno. Wspaniałe są jej łuny ciemną nocą. Świetlne kłęby wybuchów o różanym świcie. Trudno odmówić patosu ruinom i rubasznego humoru krzepko sterczącej nad nimi kolumnie. Jest mistrzynią kontrastu między łoskotem a ciszą, między czerwoną krwią a białym śniegiem. A nade wszystko nigdy jej nie nudzi motyw schludnego oprawcy nad splugawioną ofiarą. Do nowych zadań w każdej chwili gotowa. Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa? Ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna. Więc zróbmy wszystko, żeby nie ona patrzyła nam w oczy, a to od nas zależy. Czytam ten wiersz od wielu lat i wiem, jak niszcząca jest nienawiść i jak niszczy nas świat. I to też nam mówi Lisia. Prawda? Teraz patrzy na nas z góry. To, co jest najpiękniejsze w poezji Wisławy Szymborskiej, to, że w sposób pozornie lekki, czasami zabawny, potrafi pisać, mówić o rzeczach najważniejszych, najtrudniejszych. Już teraz zapraszam tu do mnie na scenę aktorów teatru Bagatela, którzy będą czytać kolejne wspaniałe wiersze Wisławy Szymborskiej. Proszę popatrzeć, tam przy wejściu od ulicy Karmelickiej jest fantastyczny mural stworzony przez grafików firmy Metzin. Mural oczywiście z poezją Wisławy Szymborskiej. Z chyba jednym z najbardziej znanych, najpopularniejszych utworów. Takim, który możemy też nucić, bo powstały piosenki do tych słów. Jeszcze tylko zwrócę Państwa uwagę na to, jak fantastycznie są ubrani nasi artyści dzisiaj. Nie przypadkiem. Wszędzie na tych ubraniach jest poezja Wisławy Szymborskiej. W banalnych rymach to duża radość, kwiat przy kwiecie, konary drzew na czystym niebie, ale jest większa. Jutro środa, będzie na pewno list od ciebie. I jeszcze większa, drży koperta, jak śmiesznie czytać w plamach słońca. I jeszcze większa, tylko tydzień, już tylko 4 dni do końca. I jeszcze większa, to walizka, zamknęła się, gdy klęknęłam na niej. I jeszcze większa, jeden bilet na 7. Tak, dziękuję pani. I jeszcze większa, w taśmie okna krajobraz mknie za krajobrazem. I jeszcze większa, ciemniej, ciemno, w ten wieczór już będziemy razem. I jeszcze większa. Drzwi otwieram, jeszcze większa, gdy za progiem, jeszcze większa, kwiat przy kwiecie. Czemu kupiłeś takie drogie? Nic dwa razy. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy,
i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednak spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat? A może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, wpółobjęci, spróbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Upamiętnienie. Kochali się w Leszczynie pod słońcami Rosy. Suchych liści i ziemi nabrali we włosy. Serce jaskółki zmiłuj się nad nimi. Uklękli nad jeziorem, wyczesali liście, a ryby podpływały do brzegu gwieździście. Serce jaskółki zmiłuj się nad nimi. Odbicia drzew dymiły na zdrobniałej fali. Jaskółko spraw, by nigdy nie zapominali. Jaskółko, cieniu chmury, kotwico powietrza, ulepszony ikarze w niebowzięty fraku. Jaskółko kaligrafio, wskazówko bez minut. Wczesno ptasi gotyku, zezie na niebiosach. Jaskółko ciszo ostra, żałobo wesoła. Aureolo kochanków, zmiłuj się nad nimi.